parę łyków i idę ugotować pierogi. I odezwę się za 2 tygodnie. Hi! Hi, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Stoję na przejeździe kolejowym, chcę dojechać do domu, ale się nie da, mam warunki utrudnione. I za chwilę muszę zrobić sałatkę, później pierogi, ale najpierw chwilę się zrelaksuję, bo po prostu padam na łeb. Zobaczcie, dzisiaj jestem nawet niepomalowana. Tak wstałam, słuchajcie. Nawet nie mam brwi. Jak mam niepomalowane, to w ogóle mam już wybrakowane. O, pociąg nareszcie jedzie. A jak znowu pomaluję, to i tak mam krzywe. Tak źle, tak niedobrze. Dobra, pociąg jest, przejeżdżamy. Yo, zaczynamy nowego vloga. Chciałam wam pokazać, zamieniłam się ze szwagierką na płaszcze. To znaczy tak, obydwa są moje, to jest ten, który często występuje u mnie w filmie. I tak, on na 100% ma rok, nie, inaczej, 2 albo 3 lata. Coś w ten deseń. I on ma 40% wełny w sobie. A zamieniłam się teraz ze szwagierką, bo ja sobie kupiłam czarny płaszcz w lumpie, a ona sobie kupiła taki. Oczywiście już był wyprany, bo ja w nim dzisiaj byłam, nie? Jest pachniący, świeżutki, czyściutki. Tylko wiecie co? Muszę go troszeczkę odmechacić, czy jak to się tam fachowo mówi. I on ma w swoim składzie 55% wełny. A wełny, jak wiadomo, nie może być też znowu za dużo, bo później będzie gryzło. Także piękny, fajny, taliowany płaszczyk, kieszoneczki, tylko mówię, trzeba go odmechacić i płaszczyk jak talala, całe 15 zł. A ten to Stop Secret jest i też go muszę trochę odmechacić, widzę, bo się bije tak trochę pokulkował. Kto oglądał wczoraj vloga, ten wie, że zostało mi trochę ryżu i robię tą sałatkę, o której mówiłam, czyli gotuję sobie 3 jajka, puszka tuńczyka, no połowa puszki kukurydzy, powinien być ananas, ale nie mam, odrobinę łychę majonezu, jogurt naturalny, sól, pieprz i trochę curry. Także będzie smacznie. Z Dawidem się śmiejemy, słuchajcie, no bo to jest to jego posłanie, nie? Zresztą to nie jest w ogóle posłanie dla kotów, tylko to miało być do korytarza kiedyś. I Bazyl po prostu sobie to tak upodobał i odkąd przesunęłam to na razie tutaj, to Bazyl po prostu non-stop stoi tu, bo wiecie, stał tam, teraz jest tu i on powiedział, że nie zejdę z tego, żeby mi przypadkiem tego nie wyprowadziła z pokoju. No przecież nie wezmę Bazyliuszowi mojemu. O Boże, Bazyl, przecież cię nie widać, co ja... Twoje stopy chyba tylko pokazywałam, wiesz? No. Nie zabiorę ci. Coś ty. Robiąc w tym domu, słuchajcie, cokolwiek z tuńczyka, no nie można być obojętnym. Trzeba trochę dać. Ta-da! Pyszne, pyszne, pyszne. Kocham i uwielbiam, naprawdę. Uwielbiam. Halo, Bazyl. Bazyl mi tu majstruje, słuchajcie. Farsz wyciągnięty, to znaczy, że będziemy robili pierogi. Idę najpierw wysuszyć włosy. Już, była mała awaria, telefon dzwonił. Stolnicę już powyciągałam, tutaj jak widzicie. W ogóle przydałaby się nowa, bo ta już woła o pomstę do nieba po prostu, ale... Cóż, jeszcze powinno być dobrze. Następna rzecz jest taka, że idę po prostu przesuszyć włosy, bo mam wilgotne i mnie wkurzają i lubię mieć po prostu już suche. Znaczy one już prawie wyschły, więc suszenie zajmie mi za jakieś 2-3 minuty, dlatego jestem taka trochę nastruszona. I zabieram się za lepienie pierogów. Może sobie porozmawiamy chwilę na temat jedzenia. I jeszcze coś chciałam powiedzieć, słuchajcie, tylko co, żeby nie skłamać. Co ja chciałam wam powiedzieć? O, Matko Święta, godzino. Nie wiem, jak mi się przypomni, to wam powiem, bo nie wiem. No nie wiem, nie wiem, więc idę suszyć łeb. Już wiem, tak ciężko płakałam na temat tego sweterka, ale powiem wam szczerze, że rzeczywiście ten golf, który tu jest, początkowo był dla mnie taki, no, średni na jeża, ale jest git, polubiłam się z tym swetrem i zresztą widzicie chyba w filmach, że bardzo często go noszę, więc bardzo go lubię. Jak chcecie, to w informacji pod filmem jest link, możecie sobie zerknąć, co to za chińszczyzna jest. Już, proszę uprzejmie, jak ja daleko muszę stanąć, żeby pokazać wam, jakie mam długie włosy. I powiem tak, zajęło mi to 2 minuty i teraz, gdyby był taki moment, w którym na przykład moje piękne, długie włosy wymagają nie wiadomo jakiej stylizacji, czyli na przykład niektórzy, wiecie,
nie wiem, one ile, oczywiście o ile mam czas, schną naturalnie, później je tylko suszę tak jak teraz, na przykład 2 minuty i to jest koniec układania moich włosów. Wiadomo, że on gdzieś się tam później coś zakręci i tak dalej, ja nawet ich nie stylizuję na szczotkę i to jest po prostu wszystko, ja tylko biorę, przeczesuję i to jest koniec roboty z moimi włosami, bo teraz na przykład niektórzy, wiecie, wysuszą i nagle robi nam się na głowie coś takiego, prawda? I wtedy mieścimy się tylko i wyłącznie w rozsuwanych drzwiach w markecie. Więc gdyby moje długie włosy wymagały nie wiadomo jakich cudów na kiju, to na pewno nie bylibyśmy razem. Ale póki co jest git. No ale jak to przystało na kobietę w kuchni? Z takimi długimi kudłami, to się nie wchodzi, prawda? A nie tak jak Gesslerowa, wiecie. Jak ją lubię, to tak na przykład to mnie denerwuje. Wiecie, utegowane te włosy na tym boku, tu normalnie wiszą, ta w tych garach miesza, nie, tutaj te kudły. Nie, no to słuchajcie, jak przystało na profesjonalnego kucharza, takiego jak ona się kreuje, no to powinna wiedzieć, że kudły, no to powinny być albo do tyłu, jeżeli już rzeczywiście muszą być, albo czepek na łeb, no niestety, taka jest prawda, słuchajcie. Więc to mi się nie podoba, a tak generalnie to, tam jeszcze parę rzeczy, ale no, to tak jak każdemu nawet we mnie, tak? To się wam będzie podobało, to też, a za chwilę to nie i to nie. No i tak samo ja mam z Gesslerową na przykład, no. Że kocham ją i uwielbiam, ale czasami mnie normalnie denerwuje. No niestety, ze wszystkim tak jest, tak? Tak samo dzisiaj prawie wyznałam Mirce miłość, powiedziałam, że go kocham, a za chwilę mnie tak wkurzył, że myślałam, że normalnie go rozerwę. Dobra, więc trzeba upiąć włosy i zabieramy się w końcu za pierogi, bo nigdy tego nie zrobię. Ja jestem tutaj i w tej oto chwili wałkuję ciasto. Oczywiście kształt mojego ciasta jest dość boski. Ja wałkuję ciasto, aby było naprawdę cienkie. No i znowu jest ta sama akcja, że robiłam na oko, tak? I farsz, i ciasto. I ciekawe, czy się teraz zdziwię. No bo jak zostanie farsz, to zawsze można zamrozić. Ewentualnie jest tak dobry, że można zjeść, prawda? Ale gdy zostanie nam ciasta, no to mamy problem. Ale wątpię, żeby mi ciasta brakło, wiecie? Oczywiście to nie jest wszystko, ja mam tam jeszcze 2 małe kuleczki, ale muszę trochę to rozwałkować. W ogóle marzy mi się taki fajny, porządny wałek, a nie takie barachło. I jeszcze marzy mi się nowa stolnica i coś jeszcze mi się marzy? Marzy mi się nowa, mała patelnia i jeszcze mi się marzy, słuchajcie... Czekajcie, co mi się jeszcze marzy? Jeszcze coś mi się marzyło. A, taka fajna decha duża do krojenia. Taka drewniana, wiecie, jak w tych programach kulinarnych mają, nie? No, więc dobra, ja sobie jeszcze chwilę powałkuję i zaraz może tak popatrzymy na siebie oko w oko. Dobra, okej, okay, słuchajcie. Miało być tak romantycznie, chciałam, żeby choinka była w tle, no trochę jest, nie? Chociaż szału nie ma. Dobra, ja już porobiłam sobie kółka i robię takie troszeczkę zawsze większe, nie robię takich małych pierożków, bo raz, że nie chcę mi się babrać, a dwa, że wtedy zje się na przykład konkretnie 2 większe pierożki i będzie git majonez. I jeżeli chodzi o mrożenie, to mrożę tak jak zawsze. Mam plastikowy talerzyk, na którym będę je teraz tutaj układać. Oczywiście w trakcie będą cały czas przykryte ściereczką, żeby nie obeschły. I gdy już ułożę, to całą turę wkładam do zamrażalnika, bo mój zamrażalnik, wiecie, że jest duży, bo połowa mojej lodówki to jest zamrażalnik, a druga połowa to jest lodówka. Mi na tym zależało właśnie. Ale dobra, no i jak one przymarzną, to wtedy biorę, tam mam foliki do mrożenia, wrzucam je, bo kiedyś raz tak w życiu zrobiłam, już nigdy tak nie zrobiłam, wrzuciłam je po prostu, wiecie, zrobione do jednego worka i zamroziłam, nie? No i one się potem posklejały, ale gdy się je tak przemrozi i dopiero się wrzuci do jednego wora, no to wtedy jest git majonez, a tak to niestety nie jest za fajnie, powiem wam szczerze. Oczywiście ściereczka świąteczna, uprana, czyściutka, więc tak jak słyszeliście, niestety w kuchni marzy mi się dość dużo nowych rzeczy. Wydawałoby się, że kobieta ma wszystko, a tu jeszcze stęka, prawda? Dobra, czekajcie, muszę je trochę przykryć. Tak będę wyciągać spod spodu i będziemy je teraz tutaj lepić. I słuchajcie, co jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj obiadu już nie robiłam, zrobiłam tylko trochę tej, no... jak to się mówi, tej sałateczki, no bo został ryż, to trzeba było coś zrobić. Zostało nam jeszcze 6 gołąbków z wczoraj, jeżeli ktoś nie oglądał vloga, wczoraj robiłam fajne gołąbki takie, w sumie też można na Wigilię jako pomysł, wiecie, jako potrawę
bo to takie postne z grzybami wrzucić. No i mamy pierożka. Chodź tu maleńki. Ale tak, te co teraz robię, słuchajcie, to i tak nie będą jeszcze mrożone, ze względu na to, że niedługo będzie Dawid. I ja akurat w tym czasie właśnie zdążę zrobić pierożki. Już mi się tam pod pokrywką przesmażyłam na masełku oczywiście. Niestety musi być masełko. Masełeczko i tam jest cebulka drobno posiekana i zaraz jak ją odkryję, chwilę ta woda odparuje i wtedy doprawię ją odrobinką cukru, aby była taka jeszcze bardziej słodsza i odrobiną soli. Wstawiłam też już garnek z wodą na te. Na co? No żeby je ugotować i później je tylko przerzucę i będziemy mieli taką obiadokolację i wtedy się weźmie po gołąbeczku i po pierożku. Więc to tyle. Słuchajcie, jeżeli chodzi o święta, to u mnie w tym roku nigdzie nie jedziemy, nikt do nas też nie przyjeżdża, niestety w tym roku wszyscy pracują. No przykre, wiecie, ale no niestety. No. Trudno, takie życie niestety, ale nie jesteśmy sami oczywiście w domu, idziemy do mojej teściowej i będzie szwagier, szwagierka, mały Bobo, którego widzieliście ostatnio właśnie też w urywku we vlogu, harpagan niesamowity, mówię wam, normalnie harpaganik rośnie, harpaganik, taki mały diabełek. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że te pierogi na przykład, nie? To też zabieramy na przykład ze sobą do pracy, fajny sposób na... Milano atakuje mi kwiatka, jak widać. Fajny sposób na właśnie przekąskę w pracy, albo nawet można zabrać jako obiad do pudełeczka. Nic się z tym nie dzieje, więc fajna sprawa. Ja nie mam jakiegoś stylu fajnego lepienia pierogów, także wam nawet nie pokażę żadnych falban ani niczego, bo ja po prostu tyle o ile, albo biorę widelec i po prostu ściskam. I to jest cała filozofia u mnie. No i co? Chciałam teraz z wami jeszcze chwilę porozmawiać na temat potraw wigilijnych. W tamtym roku też zrobiłam taką dyskusję we vlogu, ale że w tamtym roku było was mniej i w sumie od grudnia przybyło was prawie jeszcze raz tyle i stwierdziłam, że skoro są nowe osoby, to może podzielimy się jeszcze raz tym, co mamy na Wigilię, ewentualnie coś tam na pierwszy dzień świąt, jeszcze jak ciekawego mi wpadnie do głowy, to zaraz wam powiem, więc ja bardzo lubię, zresztą nie wiem czy wiecie, że ja bardzo lubię słuchać o, szczególnie też czytać właśnie od was, gdy mi piszecie o na przykład swoich regionalnych potrawach na Wigilię, niektóre są dla mnie szokiem, tak samo niektóre są dla was szokiem, które ja w ogóle wam na przykład mówię, więc fajnie jest chociażby poznać właśnie co się je. Więc zaczynamy od zupy. U nas, słuchajcie, jeżeli chodzi o zupę, to są dwa rodzaje. Albo mamy barszcz, czerwony oczywiście, i mamy do tego, słuchajcie, albo makaron, albo robimy do tego paszczeciki, albo te uszka. To jest jedna zupa, a drugą zupą, ewentualnie jak nie ma barszczyku, to jest, słuchajcie, grzybowa. Grzybowa jest ciemną grzybową, bez żadnej śmietanki, mleka, ani niczego innego, bez zaklepywania, jak to się mówi. I grzybową u nas się je również, na przykład z makaronem, najlepiej oczywiście niteczki własnej roboty zrobić do tego, tak samo ewentualnie do barszczyku. I co jeszcze? I jak nie z makaronem, to z kaszą gryczaną. Także u nas tak wygląda zupa. Później dalsze części, jeżeli chodzi o jedzenie, no to słuchajcie, mamy oczywiście karpia, ewentualnie inną rybę, którą tam wiecie w panierce, bo niestety u nas w rodzinie jest tak, że nie wszyscy lubią karpia niestety. Karp jest tłustą rybą, wiadomo. Dobre mięsko ma, ja na przykład lubię, zresztą czego ja nie lubię jeść, to jest w ogóle pierwsza sprawa, więc to no tylko co jest najbardziej wkurzające w karpiu, oczywiście ilość ości, no niestety, karp ma tyle ości, że czasami jedzenie go po prostu trwa więcej wydubanie ości niż satysfakcja z jedzenia. Ale ja wam powiem szczerze, że jak tak posiedzę i sobie podłubię te ości, to czuję wtedy i jestem taka spełniona, zjadłam karpia. Zjadłam karpia. Więc mamy karpia. Później, słuchajcie, no co dalej z ryby? Mamy rybę po grecku, czyli tą taką z marchewką, nie?
To mamy rybę po grecku, później na przykład mamy dalej, jeżeli chodzi o jeszcze jeden przepis, który albo właśnie robimy też na Wigilię, albo robimy go na pierwszy dzień świąt, jak mamy właśnie imprezę, bo u nas często w domu, później na drugi dzień oczywiście jest jakaś jumpra, ale w tym roku no będzie skromnie, bo tak jak mówię, no niestety nikogo nie ma. Chyba, że wy chcecie wpaść, no to zapraszam. Miejsce zawsze mile widziane i się znajdzie oczywiście. Więc co? Aha, i ta druga ryba, słuchajcie, to jest ryba, to też jest świetna. Ja bym musiała to wam kiedyś nagrać, bo to jest po prostu bomba. Do tego mamy, słuchajcie, paprykę konserwową, ananasa i tam dajemy koncentrat pomidorowy oraz cebulę. I to się wszystko tak, cebulę się dusi, razem trochę tej zalewy z ananasa, trochę zalewy z papryki. I co dalej? I słuchajcie, jak to sobie dusimy, nie? To powstaje nam taki sos słodko-kwaśny. I później do tego smażymy, bierzemy rybę wybraną, nie wiem, no tam jaką chcecie, tam na przykład mirunkę, nie? Bierzecie sobie rybkę, smażycie ją w panierce, w takie najlepiej mniejsze kawałeczki ją pokroić i ją obsmażyć. Później układacie warstwowo trochę tej zalewy i do tej zalewy jeszcze się daje tego ananasa i tą paprykę pokrojoną razem z tą cebulą. I to się, mówię wam, taki zarąbisty sos słodko-kwaśny wychodzi. Tak w ogóle od dupy strony coś tłumaczę. Więc dajemy to. I później układamy warstwowo. Przesmażoną tą rybkę, na to trochę tej zalewy i znowu rybkę i ten, umówiliście mi, że i to na drugi dzień najlepiej zjeść. Bajka. Bajka, po prostu bajka. To jest przecudowne. Ja w tamtym roku o tym mówiłam. Kurczę, no ale w tym roku chyba tego nie będziemy robić. Chyba, że muszę jeszcze z teściową skonsultować. Jakby robiła, to wpadnę na szybko i wiecie, nie tyle o ile, co będę osobny przepis nagrywała, ale wtedy wam w tytule wrzucę najwyżej. A po prostu, nie wiem, w trakcie vloga najwyżej pojawi się ten przepis. Więc mamy rybkę. Później, słuchajcie, no oczywiście u nas musi być śledzik. I śledzik, słuchajcie, tak, na przykład śledzik w oleju. To jest jedna alternatywa. U nas zawsze jest kilka rodzajów śledzia, bo lubimy śledzie, bardzo lubimy śledzie. Drugim śledziem jest śledź z jabłuszkiem, z cebulką i daje się tam troszeczkę śmietany i... Czekajcie, nie, ogórka? Ogórka się jeszcze daje i odrobinę majonezu. Śmietana się miesza z majonezem. Uwierzcie mi, że normalnie uszy chodzą. Uszy chodzą. Czekajcie, ile już mam tych pierożków? No trochę mam, ale to jeszcze do ugotowania, to czekajcie. Dokoptujemy tu. Dalej na przykład mamy też, bardzo lubimy śledzia, też tam się daje, słuchajcie, cebulkę śledzia, śmietanę się troszeczkę z majonezem łączy odrobinę i do tego się daje chrzan. Śledź z chrzanem też jest po prostu petarda. Dobra, tu mamy rybę, to oczywiście jest tak, kapusta z grochem, później makaron łazanki z kapuchą, coś czego nienawidzę, makaron po prostu z makiem. I my robimy tylko z makiem, a wiem, że jeszcze ludzie robią z bakaliami, wiecie, rodzynki i tam inne rzeczy. No po prostu nie mogę tego wypić, zjeść. Nie mogę, po prostu... Ja nienawidzę rodzynek, bakali, nienawidzę tego typu rzeczy i w ogóle nie lubię maku. Nie lubię makowca. O, w końcu czegoś nie lubię. Tak wszystko ciągle bym żarła i lubię, nie? W końcu czegoś nie lubię. Więc to, później znowu, co? Łazanki mówiłam, nie? Kapucha też z makaronem, z, no ten kształt łazanek, ten kwadraciki, też bardzo to lubię, bardzo dobre to jest. Dalej co mamy? Na słodko później jest na przykład ryż z tym. Ryż z dżemikiem, teściowa zawsze robi dżemik, wcześniej oczywiście, w słoiczek kładzie i później on jest specjalnie na Wigilię. Po prostu ryż ugotowany na słodko z jabłkiem, po prostu rzucone jabłko na to, ten dżemik taki i to jest to. Czekajcie, no coś jeszcze? Matko, na pewno, no przecież to tak mało wymieniłam, że... No oczywiście pierożki, nie? Pierożki też muszą być. A, u nas się jeszcze na przykład grzyby prawdziwe po prostu się tam przesmaża z cebuleczką, je się potem tak dusi i to też jest jako kolejna potrawa. No teraz bym musiała przelecieć to, co gadałam i policzyć, ile potraw powiedziałam. Nie no, słuchajcie, oczywiście jak mi się coś jeszcze przypomni, bo ja na pewno o czymś mogłam zapomnieć teraz. Ale chociaż tak pokrótce, mniej więcej będziecie wiedzieli, co u nas się je. Oczywiście jeszcze na przykład, nie wiem, krokiety z kapustą i grzybami, o... Tak samo. Coś jeszcze?
Oczywiście jeszcze kompot. Mamy już ususzone, prawdziwe, no przecież nie sztuczne, sztucznych się nie je. Mamy już ususzone jabłuszka, śliweczki, słuchajcie, i tam jeszcze inne cuda na kiju, gruszki teściowa suszyła jeszcze. No i oczywiście z tego powstanie pyszny, przepyszny kompot wigilijny. No i zobaczcie, tam jest suszone wszystko. A gdybym miała osobno zjeść takie suszone, no jabłko jeszcze zjem. Ale na przykład śliwkę, czy cokolwiek innego, samego nie zjem. Nie zjem nigdzie, gdziekolwiek jak jest, słuchajcie, rodzynki. Ale znowu śliwki też nie lubię samej tak zjeść, ale jak jest w bigosie czy coś, tak jak my dawaliśmy, to słuchajcie, to jest petardka. Petardka. Więc dobra, słuchajcie, bo mi tu zostało do skulania jeszcze trzy mam kul, znaczy te, no wycięte, nie? I tu już ten talerz cały mam pełny. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I idę wrzucić je na wodę, niech one się już ugotują. I idę tam odkryć tą cebulę, niech ta woda mi odparuje. Bo ona mi się tam normalnie zakisi. Ale tak pachnie, że uwielbiam zasmażoną cebulę. A jeszcze śledzia, wiecie co? Taki w tej czerwonej zalewie tam się koncentrat daje. Właśnie tam można rodzynki wrzucić, ale my robimy wtedy tę wersję bez tego, bez rodzynek. Nie pamiętam, jak ten przepis leciał, ale to też jest dobre. To też jest fajne. O, więc moje pierożki wyglądają w ten oto sposób. Jeszcze tu dokulam te trzy. Ściereczka, żeby nam nie powysychały. Więc tak, tutaj mamy, słuchajcie, tę herbatę. Parę łyków i idę ugotować pierogi. I odezwę się za 2 tygodnie. Tutaj, słuchajcie, jest ta moja cebulka przesmażona z odrobiną soli i cukru, a tu siedzą nasi państwo. Tererere. Kocham pierogi, kocham. Jak wy też, to dajcie znać. A tu jeszcze chciałam Wam pokazać bigos, ale może tak bardziej w świetle takim normalnym. I on się zrobił tak ciemny, jest tak dobry, że to jest po prostu masakra. I zobaczcie, zostawiłam jeszcze tyle ewentualnie dzisiaj tam, czy no jutro. Chociaż Dawid to pewnie się dzisiaj przykoleguje jeszcze do tego, do zjedzenia. I trochę zamroziłam, 2 słoiki i słuchajcie, a było 3 kilo kiszonej, 2 kilo normalnej. No i to tak wszystko usiadło, że po prostu, ale warto, warto nawet tydzień to gotować. Nawet tydzień, to jest tak dobre. Miercia! Milano właśnie zjadł, a ja tutaj już mam porozwałkowane ciasto, idę lepić drugą część. Tylko patrzę, co on tu robi. Zdrajca jeden. No, niegrzeczny jesteś. Oj, niegrzeczny. No, powiedzmy, że jest git. Wiecie, co chciałam jeszcze powiedzieć? Że zaczynając gotować, miałam jedną dużą łyżkę. Potem wzięłam jedną małą łyżeczkę. No, do nadziewania, nie? I teraz mam 2 duże, 1 małą. I powiem Wam, że w trakcie gotowania często tak mam, że nagle zamiast jednej łyżki mam nagle 3, albo nie wiem, potrzebuję nóż, mam 3 noże. Taka u mnie tradycja jest. Więc ja kulam następną ilość pierogów i tu, słuchajcie, też jest około, tam było około, tu jeszcze dokulałam, około 16-17 pierożków ugotowałam i teraz robię rzut na Wigilię i powiem Wam szczerze, że w tamtym roku, chociaż nie, no tu mi wyjdzie tyle samo, a może jeszcze więcej, no nie wiem, nie mogę oszacować tego farszu. Ciekawe, czy się zdziwię, czy mi starczy, czy mi nie starczy. Zobaczymy. Ale podejrzewam, że w tamtym roku, czy ja w tamtym roku robiłam pierogi, czy pyzy? Czy pyzy i pierogi? Patrzcie, że nie pamiętam. Czy to były pierogi? I nie wiem, no nie chcę mi się sprawdzać już we vlogu, ale nie wiem, czy ja 50 parę pierogów nie machnęłam? Tak mi się coś kojarzy, ale nie jestem pewna, słuchajcie. I jednak, słuchajcie, dla mojego bezpieczeństwa biorę widelec, jednak widelcem je jeszcze szybko. Pyk, 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 pyk. Czy ja coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Oprócz tej całej sytuacji pierogowej? Chyba nic na razie. Zaraz muszę podgrzać bigos, bo Dawid dzwonił i jednak zje wszystkiego po trochu. Czyli gołąbka, trochę bigosu i jeszcze przepcha pierogiem. No ale cóż, jak chłopina musi, no to niech je, prawda? Prawdziwy chłop to potrafi zjeść. Ajajaj, dobra, to ja sobie tu lepię i zaraz będę już mrozić.
chciałam pokazać, że jednak jestem genialna. Została mi co prawda taka mała kuleczka, ale zostało. Farsz zużyty całkowicie, pierogi się mrożą i wyszło nam 15, 16, 17, 18, 19, 22 pierożki. No ale słuchajcie, jak nas na Wigilii będzie tylko, wiecie, garsteczka, no to po co nam więcej, nie? Ale pamiętam, jak dziś w tamtym roku zrobiłam naprawdę dużo. Mhm. Czy mamy ostrość? Mamy ostrość. Jestem ubrana w piżamę, bo się wykąpałam. I ostatnio robię bardzo dziwny... Ja nie rozumiem, jak to można robić, słuchajcie. Jak można iść się wykąpać, nie myjąc, nie zmywając twarzy? Nie wiem. Wiecie, o co chodzi? Zawsze jak idę się kąpać, to moim rytuałem jest, że zmyję twarz, umyję twarz i idę się wykąpać, nie? Biorę prysznic. A ostatnio, nie wiem co mi się powieprzyło we łbie, idę się wykąpać, chodzę w makijażu, dopiero idę umyć twarz. Nie pytajmy o nic. Więc... Jest. Bożenka, moje lampeczki na tym i zasłony. Jezu, ja zasłony nie ściągnęłam, ej! Muszę ją ściągnąć, bo ona nie pasuje. Dobra, i teraz tak, bardzo szybko pokażę wam, bo niektórzy nie lubią tego oto widoku. Może ktoś na Facebooku do mnie nawala znowu. Więc czekajcie, już wam demonstruję. Uwaga. Starczy. Tu mam jeszcze sznurek i po prostu nawlekę trochę słoninki i wywieszę tam na dworze ptaszkom. Taki mój gest na zimę. A wy dokarmiacie ptaszki, czy tam, nie wiem, karmniczki robicie na zimę, czy coś? Ja staram się właśnie tak słoninkę co roku wyrzucić. Więc w dzisiejszym vlogu to, słuchajcie, będzie wszycho. Dawid właśnie... Czekajcie, może tak jeszcze chwilę, żeby Bożenę było widać, nie? Bożena znowu pewnie tam bąki sadzi. Tak ją czuć dzisiaj, że masakra. Pieroga nie została ani jednego. Zaniosłam jeszcze tam do teściowej, do tego, do szwagierki na próbę pierożka. No i niestety nie zostało nic i wszyscy właśnie się śmiali. Dobrze, że niedługo Wigilia, niedziela i będziemy mogli je zjeść. Więc pierogi zamrożone, wszystko wyszło, miód, malina, bigos zamrożony, także żyć nie umierać. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, Dawid właśnie szuka serialu na Netflixie, bo chcielibyśmy coś obejrzeć nowego i tam czyta właśnie. Ja może jeszcze akurat zdążę nawlec to, szybko zmyję gębę, no bo muszę zmyć tę gębę, nie? No co ja tak będę w tym makijażu spała? Lakierem do włosów se spsikam, rano wstanę jak ta lala, nie? Ej, no znowu Bożeny nie widać. No ale jaja. Więc słuchajcie, dzisiejszy vlog to był taki przegadany. No był przegadany, nie? Nic się takiego nie działo. W sumie robiłam tylko te pielogi robiłam jak wróciłam. I... Przycho. Więc dzisiejszy vlog macie długi. Dzielcie się ze mną wszystkimi swoimi innymi potrawami, które też robicie na Wigilię. A i jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Już wiem, co chciałam powiedzieć. Bożena, znowu cię nie ma w kadrze. Chciałam powiedzieć, że na przykład mojej... Bożena jesteś? Mojej... tej... Jaki blok? Mojej szwagierki mąż na przykład pochodzi z okolic Kielc. I słuchajcie, u niego na Wigilię je się... Nie pamiętam, jak on mówił. To jest zupa, która się nazywa fifka? Fitka? Albo przekręcam teraz, nie jestem pewna, jak to się nazywało. Chodzi o to, że to jest kapusta kiszona z kaszą w środku. I ostatnio dzwonił właśnie do mamy, pytał się, jak to się robi i zrobił na próbę. Mówię, matko, jak żyję, to nie słyszałam takich rzeczy. Ostatnio, słuchajcie, jeszcze w gazecie nawet czytałam. Musisz teraz? Chciałem się klonem ci położyć, ale... A co? Muszę mu zabrać kot. No to zabierz mu kot. Co? No to zabierz mu kot. No pierogów nie zjesz, bo już nie ma. Bigos dokończ. Nie. Nie? Hmm? O matko święta, no. O matko Bożeny nie ma. No idzie? O matko, no przyszedł już? No miercia! No coś ty! No i co chciałam powiedzieć? Czekajcie, bo drzwi nie pozamykał i zaraz znowu mi tu wleci. Więc chciałam powiedzieć, że... ostatnio w gazecie czytałam na temat zupy Bożena, na temat zupy na Wigilię i słuchajcie, była zupa grzybowa. No dobra, u nas tak jak wam powiedziałam, robi się taką czystą zupę grzybową, nie? Bożena, łeb mam za wielki, nie mieścisz się. I tam w tym przepisie, słuchajcie, to mi oczy wyszły. No dobra, no że dodaje się śmietanki trochę, no to okej, to nie ma nic dziwnego, nie?
Tam normalnie była zupa grzybowa z żurkiem, tak jak się przygotowuje zakwas na żurek, to się przygotowywało taki zakwas, do tego się dawało te grzyby i zaklepywało się to jeszcze śmietaną. A jak żyję, nie słyszałam takiego połączenia i nie chodzi mi o to, że to jest niedobre. Nie wiem, ja jestem taka, że lubię te takie nowości właśnie, o których szczególnie nie słyszałam, także zaskoczyła mnie ta zupa, powiem wam szczerze. To jeszcze dzisiaj czytałam u teściowej w tym. Jak byłam, miała taką gazetę sobie jakąś tam kupiła i były przepisy, nie? I ja mówię, o ludzie, jak żyję, to tego nie słyszałam. Więc dobra, ja i Bożena żegnamy się z wami, poprosimy o kciuka do góry, widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, pa!